wykrywanie twarzy nie wykrywa mi twarzy. Cześć kochani, tu Dorota, chociaż może tego teraz nie widać. I witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. To, co dzisiaj Wam tutaj przedstawiam, to jest taka moja szybka impresja, szybki pomysł na temat tego, że przyszła wiosna, ale tak przebija się przez tą zimową skorupę. I tak właśnie sobie wymyśliłam dzisiejszy look. I myślę, że więcej wyjaśniać nie muszę. Chyba koncepcja jest dosyć jasna. Dodam tylko, że wymyślałam sobie taką iluzję i zaskoczyło mnie, jak bardzo pracochłonna ona była, jak trudno było uzyskać jakiś efekt trójwymiarowości w tym, co sobie założyłam i jak bardzo czasochłonne było namalowanie tych kwiatów. Żeby Was nie okłamać, to zajęło mi to na pewno 4 godziny. Być może po części wynika to z tego, że nie często maluję tak realistyczne, jakieś tam drobiazgowe, szczegółowe kwiaty i po prostu nie przychodzi mi to z taką łatwością i lekkością. Ale ja patrzę teraz na siebie w podglądzie i naprawdę głupowo wyglądam, mówiąc w tym wizerunku. Ale cóż, taka praca. Myślę, że sporym wyzwaniem będzie dla mnie voiceover do tego odcinka, ponieważ zawsze właśnie takie szczegółowe dłubanie farbami, to jest coś, co bardzo ciężko jest komentować z offu, przynajmniej mi. Bądźcie więc wyrozumiali, jeżeli gdzieś tam popłynę w inne rejony, dodając swój komentarz. A w komentarzach, kochani, napiszcie mi swoje pomysły, nawet najbardziej abstrakcyjne, które wydaje Wam się, że mogłabym zrealizować na tym kanale. Ja każdy taki pomysł wezmę poważnie pod uwagę, bo bardzo chcę realizować rzeczy, które Wy chcecie oglądać. A jeżeli lubicie filmy, które pojawiają się na tym kanale i chcielibyście oglądać ich więcej, to subskrybujcie ten kanał, kliknijcie w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. No i nie przedłużając, przechodzimy do malowania. I niechaj tradycji stanie się zadość, zaczęłam od zakrycia brwi. A następnie konturówką szkicuję sobie tę część twarzy, która będzie odsłonięta i która będzie odkrywała te kwiaty ukryte w moim wnętrzu. Tak, i to by było na tyle prostych elementów w tym makijażu, bo następnie przechodzę już do malowania kwiatów, które są, jak już mówiłam wcześniej, bardzo szczegółowe, drobiazgowe, i wymagają sporego skupienia. Ja malując opierałam się na zdjęciach konkretnych, pojedynczych kwiatów, nie miałam ich jakby w tym wzorze, szukałam wzoru jakiegoś takiego patternu, który by mi przypasował, ale to nie było to, czego chciałam, więc znalazłam pojedyncze kwiaty, a ilustrację kwiatową to był chyba właściwie jakiś taki wzór tapety czy czegoś w tym rodzaju, miałam po to, żeby zobaczyć, jak te kwiaty powinny się ze sobą łączyć, czy jak je skomponować po prostu w konkretny już wzór. A odnosząc się do takich bardziej technicznych szczegółów, to maluję, jak pewnie zdążyliście się już zorientować, farbami wodnymi. Mnie to akurat tutaj najbardziej odpowiadało, najbardziej w ten sposób mogę wczuć się właśnie w taką technikę malarską, ale jak najbardziej można coś takiego na twarzy wykonać również farbami tłustymi, cieniami i jakąkolwiek techniką, która Wam leży najbardziej, możecie się bawić, próbować. Ale właśnie jeśli chodzi o farby wodne, są też różne techniki, dużo prostsze, jakby dużo szybsze malowania kwiatów. Można używać farb typu One Stroke, czyli takich, pewnie widzieliście u mnie czy u innych facepainterów, takie farbki, które złożone są z paseczków różnych kolorów farb. I takimi właśnie farbami przy pomocy szerokiego, płaskiego pędzla zazwyczaj można wykonać w szybki i prosty sposób na przykład taką prostą różę czy innego rodzaju kwiaty. Są osoby, które się w tym absolutnie specjalizują. Ja polecam chociażby zajrzeć na grupę Face Painting Inspiracje i Porady na Facebooku. Tam znajdziecie osoby, które się po prostu w tym specjalizują i dzielą się swoją wiedzą. Ja jednak, jak widzicie, postanowiłam namalować to w sposób bardziej taki klasyczny, czyli jakby nakładając odcień po odcieniu
i obserwując to, co mam na zdjęciu przed sobą, właśnie próbując odszukać to samo w moim malunku. Ja po prostu w ten sposób czuję, że mam większą kontrolę nad tym, nad właśnie drobiazgowością, szczegółowością tego i udaje mi się w ten sposób uzyskać po prostu bardziej realistyczny efekt. Być może to dlatego, że przez lata uczyłam się malować właśnie w bardziej taki tradycyjny sposób, mam taki po prostu background i takie mam też nawyki. A być może dlatego, że nie jestem po prostu tak wprawiona w malowaniu one strokami. Niemniej jednak trochę z tego, czego nauczyłam się dzięki face paintingowi, też tutaj przemycam, na przykład przy malowaniu tych liści, ponieważ za jednym razem na pędzlu przemycam kilka kolorów. Najpierw nakładam na przykład kolor jaśniejszy, a sam czubek moczę w kolorze ciemniejszym i dzięki temu ten liść jest taki wielowymiarowy już za pierwszym pociągnięciem. I teraz przeszłam do kroku, który od początku był moim założeniem, czyli czarne tło dla całego tego kwiatowego wzoru. I oczywiście maluję tutaj również farbą wodną. I zamalowałam również na czarno nos, natomiast później tak patrzyłam na to, co tam powstało na tej mojej twarzy i stwierdziłam, że jednak na nosie pojawi się listek. Brzeg tego mojego twarzowego otworu otoczyłam szarą farbą wodną, szarą linią taką, natomiast całą resztę twarzy pomalowałam już farbą tłustą, którą przypudrowałam i na niej po prostu łatwiej mi było dodać jakieś konturowanie cieniami. Jak widzicie, przed chwilą pojawił się listek na nosie. Ja tych listków jeszcze, już nie na nosie, tylko no zaraz zobaczycie, że dodałam jeszcze listki wychodzące z tej dziury na twarzy. Dodam je na samym końcu, żeby najpierw po prostu wykonturować właśnie twarz i domalować wszystkie elementy, które sprawią, że ten brzeg będzie po prostu bardziej trójwymiarowy. No i właśnie te kilka listków, które wychodzą poza obręb tej przepaści twarzowej, to one właśnie też pomagają w tej iluzji, którą próbowałam tu stworzyć. Ale oczywiście nie byłoby mowy o żadnej, nawet umownej iluzji, gdyby te listki nie rzucały cienia, więc to jest mega istotny element, no i oczywiście wykonuję go cieniami do powiek. No i kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam, że jak co tydzień byliście ze mną. Dajcie znać, czy Wam się podobało i co chcielibyście zobaczyć jako następne. Do zobaczenia i buźka!